Ma 108 lat i wiele już widziała. Fatima Negrini przeżyła hiszpańską grypę, pierwszą i drugą wojnę światową, a teraz COVID-19. Jej przyjaciele z domu opieki w Mediolanie nie mieli tyle szczęścia. Zmarli na koronawirusa podczas pierwszej fali pandemii. Tak wiele w życiu przeszłam i wciąż tu jestem. Wygląda na to, że Jezus o mnie zapomniał. To cud, mówią o niej w północnych Włoszech. Fatima jest wdzięczna losowi i w zamian chce zrobić coś dobrego, dodać innym odwagi. Pandemia w marcu dotknęła szczególnie mocno domy spokojnej starości i opieki, zwłaszcza w Lombardii. W wyniku zakażenia koronawirusem zmarły wtedy 33 tysiące osób, prawie połowa z nich w północnych regionach Włoch. Przez kilka tygodni szpitale w Mediolanie czy Bergamo były całkowicie przeciążone. Rozgrywały się w nich wstrząsające sceny, wspomina Wanda Gatti, wolontariuszka pomagająca służbom ratunkowym z włoskiego Białego Krzyża. Niekiedy była na służbie nawet 12 godzin. Moja praca polegała na pomaganiu ludziom, po których jechaliśmy, ale to było nowe, bardzo dziwne doświadczenie. Wcześniej do karetki można było zabrać krewnego lub opiekuna, teraz już nie. Dla wielu pomoc przyszła za późno. Tu, na głównym cmentarzu miasta, pochowano prawie 130 ofiar koronawirusa, często w pośpiechu z powodu zagrożenia epidemią. To ludzie, których krewnych nie udało się odnaleźć lub którym nie udało się zorganizować pogrzebu. Miasto Mediolan rozważa obecnie wzniesienie dla nich specjalnego pomnika. To było bardzo traumatyczne doświadczenie, jak tsunami. Nagle zmieniło się całkowicie wszystko, nasze podejście do życia, nasze zachowanie. Włosi próbują wyciągać wnioski z wiosennego doświadczenia. Sytuacja jest dynamiczna, ale podstawa to obowiązek noszenia maseczek w budynkach publicznych, a także na świeżym powietrzu, w zatłoczonych miejscach. Za wszelką cenę chcą unikać kolejnego lockdownu. Nie chcą znowu przez wiele tygodni pozostawać zamknięci w domach. Wprowadzenie surowych środków ostrożności ma spowolnić i osłabić drugą falę pandemii. Maria Rita Gismondo jest dyrektorką laboratorium COVID w Szpitalu Uniwersyteckim Sacco w Mediolanie. Wysoka śmiertelność z marca i kwietnia nie może się powtórzyć, mówi stanowczo. Lekarka życzyłaby sobie jednak lepszej współpracy na płaszczyźnie europejskiej. Uważam, że to ważne, aby myśleć o zdrowiu w skali ogólnoeuropejskiej. Te same terapie i zasady kwarantanny, wymiana doświadczeń, liczy się europejska strategia walki z wirusem. I tempo działań. Aby skutecznie walczyć z wirusem, rząd włoski wprowadził szybkie testy dla wszystkich szkół. To dobre wieści dla Matteo i jego siostry Wittorii. Nie chcą znowu być zamknięci w domu i uczyć się zdalnie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zdjąć maseczki i być bliżej siebie i że już nie trzeba będzie pilnować tego dystansu. Ale zanim to nastąpi, wszystkich obowiązują środki ostrożności. Fatima Negrini ostrzega swoich rodaków. Nie popełnijmy znowu tych błędów. Czasami zastanawiam się, jak to się skończy. Cóż, jestem stara i umierająca, ale martwię się o tych, którzy mają życie przed sobą. Upominaj i módl się, głosi dewiza Fatimy. Dla wielu tu, w północnych Włoszech, kobieta stała się wzorem do naśladowania. Wszyscy podziwiają jej niesamowitą wolę życia.